Głównie interesuje mnie, co z samochodem, czy muszę się wyprowadzić z samochodem, co z komunikacją pieszą i to chyba najważniejsze punkty. Jak będą oznakowane pojazdy, uprzywilejowane te, które mogą wjechać, pojazdy mieszkańców, to są najważniejsze kwestie takie i w jakich godzinach, odstępach czasowych będą wyłączone ulice z ruchu. Przede wszystkim jak będzie wyglądała komunikacja miejska podczas Światowych Dni Młodzieży, jak będę się mogła dostać do pracy i gdzie będę mogła zaparkować samochód. Przede wszystkim chcemy mieszkańcom Krakowa przekazać informacje o organizacji ruchu i o transporcie publicznym w trakcie Światowych Dni Młodzieży. To mają być spotkania dla mieszkańców Krakowa, więc tych osób, które niekoniecznie będą uczestniczyć w uroczystościach związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, ale chcą poruszać się po Krakowie w swoich takich codziennych sprawach. Także powiemy im o tym, jaki identyfikator mieć przy sobie, co należy zrobić, żeby wjechać do danej strefy, albo jak korzystać z komunikacji miejskiej, która wtedy będzie podstawowym środkiem transportu. Będziemy rozdawać identyfikatory, które podpowiemy, jak wypełnić. Także tutaj każdy mieszkaniec będzie miał takie kompendium wiedzy do przyswojenia w towarzystwie ekspertów, którzy się tą tematyką zajmują od początku. Będą przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu i służb, które będą odpowiadać za sprawy związane z organizacją ruchu, czyli policja i Straż Miejska.